A kurczę, torba snickersów. Na części, że tak powiem. Ja jaki upierdliwy, nie chcę się rozpakować. A gdzie moja szklanka dźwiękowa? Czas by zacząć nowy odcinek, słuchajcie. Ale będą komentarze, że z pełną gębą się nie gada. WS 4421. Rozebrany już. No i napięcie stałe na potencjometrze, słuchajcie. O. Robi za ten. Za statyw. To bodajże są do odczepu, do konturu. A tutaj są wejście właśnie, na tym jest prąd stały z CD, na przykład z innych wejść, nie? Z selektora. Końcówki mocy, o dziwo, są sprawne. Będziemy to zaraz naprawiać, no. No dobra, bierzemy się do roboty, słuchajcie. Tutaj będziemy mieli za chwileczkę taki schemacik. Ten schemacik właśnie, o właśnie, pochodzi, o, tu mamy w całości. Powiększmy go sobie tutaj. No i teraz tak. Dochodzi nam prąd stały do regulacji potencjometrów. Tu mamy dwa potencjometry, znaczy jeden stereofoniczny potencjometr. Z tego co tu widzimy, to tutaj mamy jakiegoś isostata jeszcze. Nie, to złącze jest. Isostat przyłączający. I teraz tak, mamy drugi potencjometr. Odczep przyłączający do konturu. Tak jest. Jeden kontur, drugi kontur. Lewy, prawy kanał. I przy okazji diutkę nam zasila. Zasila nam diutkę. A jak ta diutka podpięta? Aha, tutaj po drugą część isostatu. Tutaj mamy z lewej drugą część. O. Mhm. No dobra, musimy sobie przebadać, bo mamy prąd stały na przedwzmacniaczach. Czyli T303, T304. Te kondensatory C316 i 315 bodajże będą do wymiany, ponieważ właśnie mamy prąd stały na K20, na punkcie K20, K16, tak, i K18, dobrze myślę? Tak jest, dobrze myślę, słuchajcie. A więc tak, jedziemy dalej. Co my tu mamy? My tu mamy, taką może będzie lepiej widać, gdzie one siedzą. Zaraz zobaczymy, gdzie one siedzą. Muszę sobie schematik otworzyć jeszcze, nie sobie mieć podgląd. Dobra. Ciekawe jak ta lampka właśnie, ona chyba wprowadza zakłócenia w nowy mikrofon, ponieważ założyłem też nowy mikrofon tutaj dzisiaj. No i przy okazji, przy nagrywaniu zobaczymy, jak to się spisze. Tu mamy ten mikrofonik i podpięty jest to pod mikser, nie? I rejestrujemy sobie audio na mikserku. Dobra, zobaczymy, czy to zda egzamin, nie? Ale dobra, to mniejsza z tym. O, tu mamy jakieś usmalenia delikatne. Dobra, będziemy przeglądać go po kolei i będziemy działać, nie? Musimy wykręcić. Pomiar mocy, czyli nasze
linijkę LED-ową. Włączone to jest, to włączone. Odmęczone. Jesień idzie, słuchajcie, więc czas zacząć naprawy. I na pierwszy rzut poszło u nitra. Do wieczorki z nitro, dalszy ciąg, słuchajcie. Poszła u nitra WS4421. O, ktoś tu był. Patrzę, już są wymienione. Dwa tranzystory są wymienione, te dwa. No dobra. To musimy sobie tutaj teraz wybadać. Safari są oryginał. Mhm, 237B 413 i 237B. A tu? Okej. Tu nie mam na druku 204 tranzystory. No dobra, teraz sprawdźmy sobie na schemaciku, co my tu mamy. BC237B. I drugi BC237B mam mieć 22 V na emiterze. A 22. Momencik, nie przełączyłem. K22, drugi kanał K20, K20. Zaraz zobaczymy. K20, pierwszy kanał, dobra. I K22, drugi kanał. Pasuje, to są te dwa. I tutaj są te dwa. To teraz tak. PC413, NPN. PC413. Czyli musimy na początek sprawdzić napięcia na to, odizolować oczywiście, żeby tu nigdzie zwarcie nie zrobiło, i sprawdzić napięcia na emiterach według schematu. Tak będzie chyba najszybciej. To teraz tak, w co by to wziąć? Żeby to odizolować. O. Dobra. Względem czego? Względem minusa czy masy? To było mierzone. Względem masy. Dobra, balans na środku. Wolumen zmniejszony, obciążnik podłączony. No, CD włączone. Dobra, względem masy. Oj.
masy. Dobra, masa może być i ta. Emiter. Zero wolt. Dobra, weźmy sobie masę. Tu. Teraz sprawdźmy. 25,2. 24,7 jest za dużo. Ale to tak jakby to się zgadzało, słuchajcie. To teraz jeszcze zmierzmy sobie na bazie o 413. Baza 413 tutaj. Jeden i dwa wolta pasuje. 1,2 V i baza tutaj jest T204, T200. Kurczę, nie napisali co to za ten 203 T203 tu. Jeden i dwa pasuje. To teraz tak, 22,8 V na korektorze. 25,7. A na emiterze nie napisano. 0,6. Tu pasuje. 25,1 na korektorze pasuje. Główne zasilanie, emiter. Baza, kolektor, to będzie tu. 24,4, a ma być 22. No, 47 voltów. O, tu właśnie mamy ból. I mamy, proszę ja ciebie, ból. Tak jest, uwalone są te dwa tranzystory. Mało tego, teraz tak, K20 prąd stary był, K22, tak jest, 24 V, a tu też to samo jest, 24 V. O, dobra, słuchajcie, co robimy? Wyłączamy przede wszystkim gniazda. Odpalamy rozlutownicę i wyciągamy tak. Nie wiem, czy mi sięgnie teraz ten kabelek, ale chyba powinno być widać. Słuchajcie, ten tranzystorek, o ten. Będzie coś widać? Nie, tak za widmo jest. Może teraz będzie jaśniej. Zaczyna mrugać. Dobra, jest tak. Kurde. Brumi mi. Ten tranzystorek został ubity. Ten tranzystorek został ubity. Te dwa tranzystorki z wyjścia. I wyjście to jest tak. K22 to jest ten przewodzik. O ten. I K20 drugiego kanału to jest ten przewodzik. Dlaczego to zostało ubite? To się zaraz okaże. Prawdopodobnie zostały przebite te kondensatory i prąd stały się zamykał na potencjometrze, który został uszkodzony. Dlatego tutaj ktoś próbował podstawić drugi potencjometr. Musimy wymontować to, to, to i to. I dobrze by było jeszcze wymontować odsprzęgające, czyli 307, 308, te dwa. Czyli raz, dwa, trzy, cztery kondensatory. Musimy to wymontować, bo już jak te dostały, te wcale nie musiały dostać. No ale być może, że dostały. Jeszcze nie wiem, czy to było widać, czy nie było widać. Kurczę, o, to jest pytanie. Ten odsprzęg te, i te dwa odsprzęgi na wyjście. Na 100% te dwa są uwalone. No i te tranzystory poszły. Jeszcze musimy sprawdzić napięcie zasilania. No napięcie zasilania 47 V to trochę też dużo.
Być może dlatego zostały te tranzystory ubite. Dobra, ciąg dalszy za chwilkę. No dobra,
Mamy wszystko pokompletowane, mamy kondensatorki, mamy dwa tranzystorki, wstawiamy te dwa tranzystorki i cztery kondensatorki. I teraz tak. Może troszeczkę ściszmy to trochę. Dobra. Okej. Liter bazy kolektor, jak tu one miały? Jak tu one się działy? Konektor, ok. Konektor, baza, emiter. Konektor, baza, emiter. Ok, jeden siedzi, ten jest drugi. Musimy się troszeczkę postarać, bo żeby zwarcia nie zrobić, bo to siedzi pod tubelką pieprzono troszeczkę, ale damy radę. Przepraszam za wyrażenia. Dobra, to teraz tak. Kondensatorki. Jeden tu, drugi tu, to są te 2 i 2 mikro. Minusem do wyjścia. A tu jest oznakowanie, to dobrze. Okej. Co go boli? Przeszedł.
ekstra. Dobra. Jeszcze sobie obejrzyjmy, czy tutaj nigdzie żadnego zwarcia nie ma. Nie ma. I jeszcze te dwa odprzęgi wcześniejsze. Plus w tę stronę. Żeby tak się w człowieku dało wmienić. No. Okej. No to lutujemy dalej. Prawie wypadł. No ekstra. Dobra, to teraz tak. Potencjometr. Wstawiamy potencjometr. Według schematu, tak jak ma być, musimy wstawić potencjometr. Tu oczywiście jest taki nielutowany, fajny potencjometrek. Znaczy ktoś go tutaj próbował lutować. Ale to sobie poradzimy zaraz, bo jest całkiem przyzwoity potencjometr, 50 kOhmów podwójny. To możemy sobie troszeczkę jeszcze od razu plecki podociskać. Dobra. I teraz tak, tu mamy wyjścia, czyli środki. To żeby to było niżej. Nie pasowało w płytę. A że jest wyżej, to nie pasuje. No i teraz tak, bierzemy schemat do łapy znowu. Bodajże tak. I patrzymy teraz tak. K22. I kontur do niego to jest K... K16. K18. K19, gdzie drugi? Czyli tak, tu mamy bezpośrednio potencjometry, ten od isostatu, od konturu, od filtra, czyli B, wyjście B. I wyjście 16-15, 16-15, 16. Z lewej to jest pomarańczowy, lewy kanał to są pomarańczowe, dobra. A tu mamy zielony prawy kanał. Dobra, już wam pokazuję. Lewy kanał to są pomarańczowe. Prawy kanał to są zielone. I tylko teraz musimy rozróżnić tak. Czy te są od konturu? Od isostata? Tak. Czy te? Te idą tutaj, czyli tak, K20 zielony, K19, K22 pomarańczowy, K22 jest to prawy kanał, K20 jest lewy kanał, czyli prawy, lewy i to ma być do... Siedzi tak, czyli tu mamy masę, tu mamy do tych, dobra.
pomarańczowy na dole. I teraz musimy chytre montowanie znaleźć. Zobaczcie, tu nie mamy na tym potencjometrze nie mamy oczek. A tu mamy zwykłe druty. I musimy sobie teraz te druty jakoś zrobić oczka, nie? No to zrobimy sobie zaraz oczka, tylko to troszeczkę przypnę, bo rozizolować to delikatnie. O. I teraz robimy sobie oczka, słuchajcie, na odczepy potencjometru. Zaraz wam pokażę jak, mniej więcej też tak. Drucik, będzie nam potrzebny drucik ze sklepki komputerowej, to jakby pojedynczy drut. Musimy sobie znaleźć ten drucik. Nie będzie widać, moment. Dobra, będzie coś tu widać. Ja tutaj gdzieś miałem kawałek sklepki komputerowej, o. Musimy sobie wyciągnąć. Kawałek skrętki komputerowej wyciągnąć. Kawałek druta. O kurde, dobra. Teraz musimy sobie to rozizolować na cieniutki drucik i zrobić małą tulejeczkę, słuchajcie. Tulejki mam zrobione, ale zrobię tak jak kiedyś u Nitra, no w Nitrze się spotykało łączenie przewodów, słuchajcie. Musimy go sobie rozizolować. Chociaż są w tych czasach są ładne tulejeczki na kabelki, ale my tutaj zrobimy po staremu. Stara szkoła u Nitry, tak? Tylko teraz trzeba jeszcze znaleźć kawałek igły, taki od strzykawki. No i tu może być ciężka sprawa, chociaż ja tutaj mam takie piękne, tylko że to będzie pewnie za gruba tulejka. Mam takie piękne dwa rodzaje, miałem piękny igiełek. O, nie. Taką wielką igłę. O. I robimy tulejeczkę. Wkładamy w igiełkę. Zaginamy i raz, dwa, trzy, cztery, chociaż pięć, sześć. No, wystarczy wspólności. I patrzcie. I teraz, żeby łatwo to było zalutować, to nie obcinamy tej tulejki do końca. Tylko robimy tak. By się przydało teraz w coś to złapać. Normalnie chirurgia. Kurde, zacisk chirurgiczny, igła chirurgiczna. O, wkładamy sobie w tulejeczkę przewód. Wkładamy sobie w tulejeczkę końcówkę od potencjometru. Tak to wygląda. O. Bierzemy cynę. Ojojoj. Cyngujemy tulejkę. Się nie martwić, ta cyna wejdzie w całą tulejkę, słuchajcie. Zaleje pięknie i możemy sobie resztę skrócić. No dobra, czyli pomarańczowy prawy kanał mamy podpięty. Zielony był lewy, bodajże. Patrzcie, jak wygląda tulejeczka. Zrobimy kolejną tulejkę i tak kolejno. Jeszcze raz może wykonamy tulejeczkę w zbliżeniu. 3, 4, 5, 6, to może być więcej. Teraz tak, to co właśnie włożyli, to trzeba to obciąć. O.
Mamy kolejną tulejkę. I robimy kolejny kanał, słuchajcie. Cyk. Cyk. O, siedzi, siedzi. Fabryka. Rodem z Kasprzaka, nie? Nie, z Dior. Nie wiem, który był pierwszy, kto to wymyślił, takie tulejki, ale w dużej ilości sprzętów, słuchajcie. Mamy w ten sposób porobione w polskich sprzętach oczywiście. W ruskich często też się zdarzały. Mamy właśnie w ten sposób porobione mocowania przewodów, nie? No i dobra. I teraz tak, kontury to oczywiście trzeba sobie zarobić od dupy strony. Znaczy, się nie pomylić pomarańczowy z zielonym, czyli zielony z tej i z tej. Tutaj sobie zaraz to pocynujemy. O, ale to kontury to na końcu sobie dopniemy. Filtry, czyli Londres. Pewnie Londres po angielsku. Tu podsumowane. Tu podsumowane. Troszkę to skrócić i wyrzucić. Bo teraz musimy takie same tulejki porobić, tylko że tutaj mamy trzy kące. O tu. Mamy tutaj trzy kące. O. I teraz tak. Który to masa? Aha, tutaj mamy masę odrębne, słuchajcie, od wszystkiego możemy sobie tą masę dopiąć. Czyli jednym słowem robimy to w ten sposób, że ta masa idzie do tego potencjometra, a ta masa od konturu jest dopięta obok potencjometra. O! A odczepy idą do konturu. I teraz tak, odczepy potencjometra, nie? Teraz musimy ściągnąć tutaj ten nadmiar tej cyny, który tutaj jest, bo ktoś tutaj rzeźbił, widzę. A to nadmiar to się zbiera odsysaczem. O, zaraz niech się trochę podgrzeje ten odsysaczka. No i co? I słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek z efektu końcowego. Z odpalenia tego sprzętu. Jeszcze nie efektu końcowego, ale jeszcze na razie z odpalenia. WS4421. Pozdrawiam. To by było na tyle, bo nie wiem, czy się audio dobrze nagrało, więc zobaczymy w następnym odcinku, czy się te audio nagrało. A ja teraz to składam, skręcam. Składam, skręcam. I kolejny odcinek dosłownie za godzinkę, może za dwie.